Miriam, cieszę się, że jest z nami. Tam z tyłu będzie można nabyć książki. Taka też dodatkowa rzecz, książki będą sprzedawały cudki pani Magdaleny, więc to jest taka też wystawimy je na pół. Prezentacja. Tutaj będzie stworzone miejsce na to spotkanie. Wydawnictwie Znak i to są trzy książki tej mojej takiej trylogii watykańskiej, która stała się już dosyć znana. Pierwsza 4 lata temu się pojawiła, chyba najbliższa moim sercu pewnie, taka najbardziej osobista, czyli Kobieta w Watykanie. Ten Watykan widziany oczami właśnie świeckiej kobiety, żona, to osoba, która przez wiele, wiele lat tam mieszkała. W szczegółach opisuje ten Watykan, jak ja go zawsze postrzegałam, ale wiele informacji w tej książce znajdziecie. Wielki sentyment do naszego Jakuba II zdarzyło się w Watykanie. Książka, która była pisana zupełnie tak w chwilach wolnych, łapanych prawie odpowiednimi możliwości pandemii, dlatego że ja dużo pracowałam w pandemii, cały czas relacjonowałam to, co się działo we Włoszech, ale w wolnych chwilach udało się spisać wspomnienia. Niesamowite zupełnie na mnie, że nie są tych pracowników wieloletnich, współpracowników Jana Pawła II, Państwo nigdy by nie poznali mnie strony tej książki, takich jak Wincia Żołac Polskowskiego, takich jak papieski kierowca, jak ogrodnik, który zajmował się wyłącznie na przykład ogrodem prywatnym Jana Pawła II, na dachu Pałacu Polskowskiego, te wszystkie osoby, które spotykały absolutnie na co dzień naszego papieża przez bardzo wiele lat, ale w sposób go spotykały zupełnie nietypowy, niekonwencjonalny, bo na przykład Winciarz woził możnych tego świata do papieża windą przez te wszystkie lata i sobie swoje obserwacje gdzieś tam w sercu zachowywał i trzeba było długo przekonywać ich jak gminy, żeby w ogóle się otworzyli, żeby można było spisać te wspomnienia światowe. Ta trzecia książka z Watykanu Świat to jest zamknięcie tej trylogii, to są moje podróże z papieżem Franciszkiem, mam też moje podróże z pracy, cały taki warsztat, tak naprawdę jak to wszystko wygląda, jak wygląda przygotowanie papieża do podróży apostolskich. Wszystko generalnie opiera się na taki Watykan absolutnie nieznany zamknięty za zbiorową bramą. Także zachęcam do tych książek, tam rzeczywiście moje córki Państwu ewentualnie tłumaczyć i pomagać w odpowiedzi, bo one tam będą stały wszystko wygrywa. Ale nie jest tam niestety samego Cieszyna, także obiecam ksiądz, że mnie za chwilę gdzieś tam na moment przewiezie. Znam Beski, Makowski, czyli Beski właśnie z Babiu Górą przede wszystkim.